Zawodniczka gotowa. Sędziowie gotowi. Start.
Ten młodzieniec ze starszym PESEL-em, ale wykazał się dużym spokojem, jak na jego młodzieńczy zapał. Gratulujemy. Sędziowie ocenią. A teraz zapraszamy na arenę Annę Kacperską na koniu Olena. Przygotuje się Jarosław Juraszczyk na koniu Texas Bieg. Ania startuje na koniu Orchidea, koń rasy SP, w wieku 10 lat. Anię przygotowuje Szymon Wierzchosławski i zawodniczka ta bierze udział w konkursach od 5 lat. Od 5 lat jeździ koń. Polish Cowboy Race startuje od dzisiaj. A dlaczego w tym... Zawodniczka gotowa, sędziowie gotowi. Uwaga, start! Cowboy Race, jak sama nazwa wskazuje, jest konkurencją dynamiczną. Jest to wyścig. I to przede wszystkim skłoniło koleżankę, która lubi szybciej jak wolniej. Thank you.
i dziękujemy Jankowi. Wystąpi przed nami teraz Paulina Wrzesień na koniu TD. A przygotuje się Karolina Kacprzak na Twilight Baltic Pine. Przed Państwem na starcie Paulina Wrzesień.
I jeździ w konkurencjach Trail i Polish Cowboy Race. A
To świadczy o tym, że ta wspaniała zabawa jest dla wszystkich. Po prostu dobre konie polskie. A te są w większości urodzone w Polsce, więc możemy powiedzieć, że zawodnicy przede wszystkim startują na koniach polskich. Różnej, tak powiem, różnego pochodzenia. Ale jak już u nas urodzone, to nasze, przez nas trenowane. I najważniejsze, że mają zaufanie do zawodników i współpracują w tych, na pozór łatwych elementach, ale każdy, kto próbował, wie, że takie oczywiste, że to jest łatwe, to nie jest. I
i gorące brawa dla Nadzi. Jako kolejną zawodniczkę zobaczymy Oliwię Krzysztofowicz na Ozi, a przygotuje się Barbara Bębenek. Oliwia startuje na kucułku. Znowu mamy przedstawiciela innej rasy. O, są wielbiciele tutaj, tak. Ten wybitny karpacki produkt wszechstronnego zastosowania. W dobrych rękach. Sędzia gotowy, sędziowie gotowi. Gotowa zawodniczka. Start. Sprawdza się wspaniale w ścieżce huculskiej. Ale jak wcześniej już widzieliśmy, i w tej ścieżce kowbojskiej też nie jest gorzej. Dobra strategia treningowa daje możliwość wykazania się koniom różnych ras, a przede wszystkim daje nam satysfakcję i ogromny fan z tego, co robimy, zwłaszcza patrząc tutaj na postawę tych koni. Widać, że one są przygotowane do współpracy z ludźmi i nawet jeżeli są tam jakieś drobne potknięcia, to tak naprawdę są to konie współpracujące i przy coraz większej ilości przeszkód należy już prowadzić konia jedną ręką, a nie jest to sztuka taka bardzo prosta. Jak widzimy, ten poziom wzrasta z każdym zawodnikiem. Zawodniczka trenuje w ranczu Rosowacz. Pod okiem Kubusia Musiała. Brawa gorące dla reprezentantki Rancza Rosowacz. Bardzo dzielny przejazd. I jako ostatnia wystąpi przed nami Barbara Bębenek na koniu John Royal Pine Spain Ranch. Sędziowie gotowi. Zawodniczka gotowa. Uwaga, start. Zawodniczka startuje na 5-letnim bałachu rasy American Quarter Horse. Jest zawodniczką przygotowywaną przez Szymona Wierzchowskiego. Właścicielem konia jest Dawid Brzeziński. W tej konkurencji, w przeciwieństwie do tak zwanych klasycznych konkurencji, przeszkody nie są numerowane, nie są oznaczone, co sprawia dodatkową trudność dla jeźdźców. Po prostu schemat muszą zapamiętać. Jeżeli ktoś zagubi się w tym, no, poniekąd prostym schemacie, poniekąd, bo prosty to jest, jeżeli patrzymy z boku, jak wsiądziemy na konia,
i nie daj Boże zdarzy się nam jakieś potknięcie, to później podnosimy wzrok i nie wiemy dokąd jechać. Więc tutaj też ta dyscyplina uczy takiej pewności siebie, planowania. Zawodniczki tej konkurencji. Było sporo emocji, ale przejazdy już takie naprawdę cieszące oko i myślę, że zachęcające wszystkich jeżdżących widzów do